Myślałaś, że nigdy nie miał kobiety? Okłamał mnie, a tego mu nie wybaczę. Mówił, że jest kawalerem, że całe życie był sam. Może bał się, że go odrzucisz, jeśli powie ci prawdę. I kto to mówi? Masz za sobą 5 nieudanych małżeństw i jeszcze się tym przechwalasz. Jesteś zbyt wymagająca. Chcesz, żeby wszyscy byli doskonali. Przestań go bronić. On mnie oszukał. Udawał, że dla niego nie jest ważny jakiś tam świstek, że liczy się tylko prawdziwa miłość. Uspokój się. Nie znalazł to, czego szukał. Idiotkę, która nie będzie nalegać, żeby się z nią ożenił. Bierze mnie obrzydzenie na samą myśl o nim. Rozumiem cię, córeczko. Rozumiem twoje rozgoryczenie. Płacz. Płacz ile chcesz. Może ci ulży. Rozluźnij się, staruszko. Teraz możesz wypić drinka, tylko bez przesady. Przynieśli już jedzenie? Wszystko gotowe. Kiedy przyjdzie tata, włączę romantyczną muzyczkę, zapalę świecę i... kadzidełko. Przestań się wygłupiać. Jesteśmy za starzy, żeby udawać zakochanych. Przecież to śmieszne. Nigdy nie wiadomo. Zapalaj, ja zgaszę światło. Czego słuchaliście w młodości? Już nawet nie pamiętam. To on. Pani Lucrecja i Fernanda wypytywały o was, ale nic nie powiedziałam. Mogę w czymś pomóc? Nie, dziękujemy. Zrobić coś do jedzenia? Nie. Muszę wykonać parę telefonów. Co się stało? Pomóż mi wnieść walizki. Nie chcę, żeby ciocia i Fernanda je zobaczyły. Nie denerwuj się. Jesteś pewien tego, co robisz? Zobaczysz, jak posypią ci się oferty, kiedy pokażesz im zdjęcia. No, zaczynamy. Noga trochę w prawo. Podnieś ramiona. Patrz na mnie. Uśmiech. Nie tak, bardziej zmysłowo. Patrz tutaj. Ramiona? Dobrze. Rozluźnij się, jesteś bardzo spięta. Powoli, nie chcę, żebyś się upiła. Wiem, co robię. Więc rodzinna kolacyjka przy świecach i romantycznej muzyce. To był ich pomysł. Jeśli jesteś tu z obowiązku, możesz sobie iść. Jestem zachwycony, a ty mnie wyrzucasz? Nigdzie nie pójdziesz. Cieszymy się, że tu jesteś. Ostatnio nawet nas nie odwiedzasz. Kolacja na pewno będzie ci smakować. Napracowaliście się. Kto gotował? Mama. Serio? Wiem, że świetnie gotuje, ale bardzo tego nie lubi. Co przygotowałeś? Ja? Przejdźmy lepiej do jadalni. My wychodzimy. Co takiego? Niech to będzie wasz wieczór. Zjemy razem przy innej okazji. Nie rozumiem, dlaczego wychodzicie? Idziemy na marsz protestacyjny przeciwko zabijaniu słoni. Rozumiem, że nie było to przyjemne, ale to jeszcze nie powód, żeby się tak złościć. On się nie złości, ale jest jakiś dziwny. Smutny i zmartwiony. A ty? Sama nie wiem. Ten nagły wyjazd. Miałam wrażenie, że uciekamy przed problemami.
Jakimi problemami? Przecież wiadomo, że José Antonio jest niewinny. Tak. Ja też nie rozumiem jego rozgoryczenia. Odnoszę wrażenie, że chce wyjechać na zawsze, jak najdalej stąd. Alo? Gdzie jesteś? O co ci chodzi? Chcę wiedzieć o wszystkim. Jesteście w klinice? O której zabieg? Nie mogę teraz rozmawiać. Już po wszystkim? Nie wiem. Powiedział tylko, że nie może rozmawiać. Może są w trakcie zabiegu. Mężowie towarzyszą kobietom podczas porodu, a nie przy aborcji. Czemu nie? Przerwanie ciąży to szok, a podobno Milagros jest bardzo wrażliwa. Może poprosiła ukochanego męża, żeby był przy niej w tej trudnej chwili. Trudnej dla niej. Dla mnie to jedna z najszczęśliwszych chwil. O jednego de la Torre mniej. Mam wspaniałą wiadomość. Martin powiedział, że będę normalnie chodzić i nie będzie drugiej operacji. Cudownie. Moje gratulacje. Wychodzisz? Umówiłaś się z kimś? Muszę uwieść José Antonio. Zwariowałaś? A Milagros? Mam ją w nosie. Skąd wiesz, że José Antonio cię zechce? Spójrz na mnie. Myślisz, że mężczyzna przy zdrowych zmysłach odrzuci taką kobietę jak ja? Musiałby być idiotą, pedałem albo impotentem. Pomóż mi. Jesteś szalona. Jeszcze to. Mógłbyś zawołać Marianę? Przykro mi, ale ona nie chce pana widzieć. Wie, że tu jestem? Muszę z nią porozmawiać. Prosiła, żeby jej nie zawiadamiać, kiedy przyjedzie pan po rzeczy. Skoro tak sobie życzy, dajmy jej trochę czasu. Jest rozżalona, ale z czasem jej minie. Nie znacie Mariany. Ja wiem, że straciłem ją na zawsze. Nie uda się, że kiedykolwiek mi wybaczy. Ona umie wybaczać, ale pan ją okłamał. Wiem. Nic tu pana, szefie. Nie traćmy czasu. A ty, nędzny aktorzyno, powiedz swojej przyjaciółce, że popełnię wielki błąd, odrzucając takiego faceta jak inspektor. To najlepszy człowiek pod słońcem. Posłuchaj, sierżanciku, twój szef jest oszustem. Powiedział, że jest wolny. Okłamał ją. Przestańcie. Zabieraj te pudła, wychodzimy. Na co czekasz? Mógłbyś nam otworzyć drzwi? No, otwieraj. Dziękuję. Szukałam cię. Musimy porozmawiać. Nie teraz. Musisz mnie wysłuchać. Muszę? Ja? Wciągnęła mnie pani w zasadzkę, posłała do więzienia. O mały włos. Nie przekazałem pani całego majątku Milagros. I pani jeszcze mi rozkazuje? Co pani sobie wyobraża? Nie podnoś na mnie głosu. Nie będę z panią rozmawiał. Nie mogę na panią patrzeć. Jazda stąd. Proszę. Można? Zejdź, wujku. Słyszałem, że José Antonio jest już w domu. Chciałem się przywitać. Jest w bibliotece. Myślałem, że będziesz szczęśliwa. Same kłopoty. Ale masz rację, powinnam być szczęśliwa.